8 stycznia przed godziną 17 dyżurny stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o pożarze domu w Dobrocinku w gminie wiejskiej Dzierżoniów. Po przyjeździe pierwszych zastępów okazało się, że płonie barak mieszkalny. Ogień był mocno rozwinięty. Przystąpiono natychmiast do gaszenia pożaru. Na szczęście nikt nie został ranny. Straż Pożarna otrzymała zgłoszenie o pożarze baraku mieszkalnego w miejscowości Dobrocinek. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia potwierdziliśmy zgłoszenie. Pożarem objęty był barak mieszkalny. W chwili naszego przyjazdu w pomieszczeniach nikt nie przebywał. Nasze działania polegają na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Podaliśmy jeden prąd wody w natarciu w celu ugaszenia pożaru. Na miejscu pracują dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz zastęp OSP Gilów oraz policja. Prawdopodobną przyczyną pożaru było zapuszczenie ognia przez osobę zamieszkującą ten barak. Nasz działań ruch w Dobrocinku jest mocno utrudniony ze względu na dosyć wąski przejazd.